Hello, hello ludzie, Mejo z tej strony. Witam w kolejnym odcinku na kurwiania po japońsku. Dzisiaj może już w końcu wprowadzimy erę oświecenia do Japonii i zaczniemy jakieś podboje. 5% tańsza, droższa technologia? Whatever, weźmy ją. Okej. Nowe jednostki. Reform Asian Musketeers. Najlepsze jednostki piechoty, jakie możemy posiadać. Wow, morale się zwiększyło prawie o połowę. Ale oni fajnie wyglądają. I mają kółko na głowie. Tu celuj, tu panie. Rozumiem. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak konspiracja, że na przykład niszczyć sojusze od środka. Możesz to robić, jeżeli jesteś jedną z wielkich sił. To wtedy dostajesz dodatkowe opcje dyplomatyczne, których możesz wymusić na kimś, żeby złamał z kimś innym swój sojusz. On się na to nie musi zgodzić. Ale zazwyczaj, jeżeli się nie zgodzi, to możesz na niego, jemu wypowiedzieć wojnę? Jakoś tak. Jest Great Power Action, no dokładnie. O tym właśnie mówię. Nie daj Viet, nie chcę z tobą sojuszu. Wow, Ming może od nas żądać 300 dukatów? Auć. Pobudujmy sobie klejmy Buriati. Bo ziemię z klejmem produkują pory 10% szybciej, czy 10% taniej. Jeszcze dodatkowo. We discover an agent. O, a tutaj budowała siatkę szpiegowską. Ciekawie. Wy się przejdźcie do Yukin. Wy do Gangnie. Wypadałoby też skończyć z Koreą, ale do tego potrzebna nam będzie dyplomata. Leaders without upkeep. O, będziemy mogli mieć 4 generałów. Fajnie. Jaki jest podział naszego dochodu? Wow! 45% z podatków, 55%... Nie, to jest efficiency. O, to nie. Mniej więcej... 1/3, 1/3, 1/3, tak mniej więcej. O, ciekawe. To bardzo dobrze podzielony kraj. Jeżeli chodzi o produkcję, handel i podatki. Prestiż czy Diplopower? Mamy minus 4 prestiżu z jakiegoś powodu. Mamy Diplopower. Weź 40 godzin w Afryce zaledwie. Jako Polska, Brandenburgia, Anglia, Francja, Kastylia i 5 godzin Portugalia. Zagraj sobie Kastylią albo Francją, albo Anglią, albo Otomanami, jeżeli chcesz się nauczyć grać. To są najłatwiejsze kraje, jeżeli chodzi o naukę gry, bo raczej ciężko jest z nimi przegrać. Najłatwiej się chyba gra Portugalią, bo nie masz żadnych wrogów, o ile nie jesteś na tyle kiepski, żeby przegrać wojnę z Maroko. I na tyle głupi, żeby zaatakować Kastylię. Kastylia to musi być twój buddy. Przyjaciel. O, widzę, że Buriatia wyręcza nas w podbijaniu Korei. Po prostu podbijemy Koreę od Buriati. Albo lepiej. Podbijemy Koreę od Buriati i stworzymy z niego wasala. A później damy mu całą Buriatię i go wchłoniemy. Do dukatów? No dobra. Kolejna
grupa ideologiczna. Co my mamy? Mamy ekonomiczne, mamy eksplorację, która się nam już teraz w sumie do niczego nie przydaje. Quantity, map team, innovative, offensive. Czyli podwie z każdej dziedziny. Zobaczmy. Religijne, żeby szybciej nawrócić cały nasz kraj. Jakieś dyplomatyczne, bo mamy bardzo dużo punktów dyplomatycznych nagromadzonych. Influence, trade ideas. Jeszcze więcej kupców. Koszt najemników. Jakoś nigdy się nie skupiam na najemnikach. Humanistyczne idee są OP, ale nie 90 lat przed końcem gry. Teraz to by było wręcz głupie brać humanistyczne idee. Albo kupieckie, albo defensywne. Albo quality. Chyba weźmiemy kupieckie. Będziemy zarabiać krocie. 20% trade power. Ile wynosi nasz trade power? Global trade power plus 23,5%. Zarabiamy 5 dukatów więcej w handlu. God damn it. Desire of the flesh. Nasza królowa nas zdradza. Dobra, stracimy 10 prestiżu. Buntownicy? Kutaj, separatista! Kutaj! Czy tu są rewolucjoniści? What the fuck? Makassar będzie miał rewolucję. Dobra, 25 siatki szpiegowskiej, więc Hunkun. Tworzymy claima. Imperializm przeciwko Brytanii. Czy Brytania, znaczy Brytonia właśnie powstała? Tylko nie wiem gdzie. Raczej nie w Brytonii. Większe cła? Nie. Wolę punkty. Pieniędzy mamy od Boga. Christianity on trail. We have been approached by a great number of our most valued Kokujis, as well as dignitaries of the temple communities in our land. They all demand that we took into the subservive qualities of Christianity. They feel this alien religion is destroying our traditions and insulting our ancestors. Hence they demand that we put the faith on trail, allowing trusted men of honor and quality to talk into this. An inquisition they will have then. Oh, Inquisitia! My God, the nature of God! The inquisition into the nature of Christianity has taken most shocking turn. As the judges themselves have returned demanding to be baptized. What the fuck? One is a learned and respected Neo-Confucian scholar, another a respected astronomer, and the last one of our most honorable samurai retainers. As these men were selected as pillar of society, this is an unexpected development to us all. We shall have to allow it then, 50 admin power, albo... Preposterous. We must follow the advice of our Kokuji. Tracimy stabilność. 50 admin power, zawsze spoko. Okej, kiedy się to skończy? Za rok. Okay. Nawracanie zakończone, bardzo dobrze. Nawracajcie dalej. Praktycznie cała Korea już jest nawrócona. Znaczy... Nasz japońska Korea, Japanese Korea.
A demet gro. Nie pauzuj się ciągle. We can purchase an ability. Liberty Desire from Subject Development minus 0.33. To jest niezłe. Artillery bonus versus Fort plus 3. Artillery damage. Oho! 20% więcej damage'u od artillery. Holy fuck. W ogóle to powinniśmy pododawać ze 2000 artylerii do każdej armii. Gdzie jest reszta naszych armii? Tu są jeszcze dwie, mamy cztery w sumie, okej. Okay. Okej, okay. Ile nam jeszcze brakuje do wprowadzenia oświecenia? 500 dukatów, no dobra. Jakieś półtorej roku. Kutai separatists are in... To znaczy, zacząłem gadać po angielsku, to fakt. Kutai separatists oblegają prowincję naszego wasala, którego jesteśmy w trakcie wchłaniania. Ja czy zdążymy go wchłonąć, zanim oni podbiją tą prowincję? O, w każdym razie potrzebowalibyśmy się tam dostać. Przydałby się też jakiś dowódca. Zabij korektę? Ha. Wait a minute. Wolnijmy tę grę. Chcę poczytać trochę. Podbiłeś Kastylię, jak miałeś sojusz z Francją oraz Argonią. Francja po wygranej wojnie z Brytanią stała się potęgą światową, a Argonia po wojnie z Kastylią ekonomiczną potęgą. O. Rewolucja w Rosji! Revolutionary Russia! What the fuck? The revolution is here! The growing revolutionary activity in our country has caused the collapse of the regime. The revolutionary masses stormed a major prison in our capital and this sent shockwaves through the government. The offer to form a new, slightly more constitutional monarchy was initially accepted, but then our old corrupt monarch just couldn't quite resist the urge to try and bring the old, good old days back. We are left with no choice but to limit the old king's ability to influence the government by removing his head. Although diehard monarchists were convinced that the king would soon grow another one, this was not the case. Now a purely temporary committee of public safety has been appointed, which includes the leaders of the initial revolution and over-ambitious general. Our regime, future of liberty and equality at home would be bright. We seem to have annoyed every crown head of Europe. Even now we heard reports that they are preparing for war against us, so we must now prepare to defend the Republic. On the bright side, liberal forces are looking to us to export the benefit of the revolution to them. We will be able to gain support in such a way. Czyli Rosja zamienia się w rewolucyjną Rosję. Zyskują 5 merkantylizmu, zyskują stabilność i zamieniają się w rewolucyjną republikę, co oznacza, że mają 10% więcej morali, minus 2 do tolerancji heretyków, minus 0,2 w zmianie autonomii w prowincjach, dodatkowego dyplomatę, dodatkowego generała bez utrzymania, plus 10 statów, Maksymalny absolutyzm plus 5. National focus cooldown minus 10. To jest chyba standardowo. No i bonusy za to, że są republiką. Mniejszy unrest, większe dochody z podatków, więcej manpowera i więcej żeglarzy, sailorsów. I aktualny król umiera. Został zastąpiony przez wielkiego konsula
Aleksego Mikulińskiego. Oko. Tego się nie spodziewałem. Tak. Przetłumaczysz, co tam pisze pokrótce, żeby miało to głowę i nogi? Generalnie chodziło o to, że wściekli ludzie napadli i uwolnili wszystkich więźniów w głównym więzieniu w stolicy, po czym pojmali króla i zmusili go, żeby stworzył konstytucję. Czyli zamienił monarchię despotyczną na monarchię konstytucyjną. Ale że król był cwany i chciał wrócić do despotyzmu, to skrócili go głowę. Ludzie, którzy byli bardzo, wiesz, przyzwyczajeni do tego, że król, imperator, cesarz, myśleli, że jego głowa mu odrośnie, ale tak się nie stało. A teraz wszystkie kraje, wszystkie koronowane głowy w Europie chcą się ich pozbyć, więc on będzie mieć wiele wojen przeciwko swojemu rządowi. Ludzie mu będą wypowiadać wojny, żeby zmienić jego rząd z powrotem na despotyzm, monarchię generalnie. O, anektowaliśmy wasala. Nie zauważyłem, że to się stało. Niepotrzebne są nam raczej jego okręty. Ale za to potrzebne będzie pozbycie się tego wojska. No i dostaliśmy armię, z której możemy zrobić kolejną armię, która będzie stacjonować w Brunei. Tu się nam przyda. Rebelianci podbili prowincję, ale graniczą nas fortem, więc nic się w tej prowincji nie będzie działo. O Boże. My tracimy 30. Oni tracą 1000. Auć. To mało powiedziane. Dobra, wracajcie tu. A do tej armii tak. 15 piechoty, 7 kawalerii i 10 alb. Szkulcie się. Dobra, prędkość wraca na swoje. Dostałem jednostki, które oblegały tamten fort? Tak, wiem. Dostałem jednostki mojego wasala, bo go wchłonąłem. Będę musiał zrobić z jego kraju state, tutaj. Tutaj. I skorować wszystkie te prowincje. Oczywiście teraz szlachta i duchowieństwo chcą więcej ziemi, więc im ją dajmy. Wow. Ta prowincja jest nieźle rozwinięta. Tej nie będziemy dawać. I nawracanie. Wow, już nasza lista już nie ma scrollbara, nie idzie nam tak najgorzej. Jak na posiadanie jednego misjonarza. Dobra, mamy 25 siatki szpiegowskiej, więc kolejny claim w Buriati. W międzyczasie, może wypowiedzmy wojnę Korei, jako że nie ma żadnych sojuszników i chyba dogoniliśmy już technologię, no właśnie. Declare War. Jakiegoś generała proszę. 3300. Przeciętniak, ale ma dwie gwiazdki z jakiegoś powodu. Jako, że obydwoje jesteśmy trybiotoriuszami Mingu, to on się nie może mieszać w nasze sprawy, błehehe. O ty cwany! Dobra. No to tak to zrobimy w takim razie. No, i po problemie. Odbija Jutaje, rewolucja się uda u Buriatich. Buriatich? Ale to nie są... To są separatyści, oni chcą po prostu uwolnić swój kraj spod okupacji Buriati. Tak na razie to Buriatia wygrywa z rewolucyjną Rosją, co jest ciekawe. No, Buriatia jest lepiej technologicznie rozwinięta od Rosji. Kto by pomyślał? Burgundia? What?
Gdzie jest Burgundia niby? Tu! Burgundia istnieje! Zawieszenie broni z Wielką Brytanią i Francją. Hej. Co by pomyślał? Burgundia się uwolniła. Francja ogłosiła nas swoim rywalem w końcu. Trochę im to zajęło. Ci kuzyn jest podbijany. Przez kogo? Przez Koreę. A, bo Korea ma jeszcze... Jeju, zapomniałem. Absent mercha. Whatever. Jak słodko. Kasztany próbują walczyć z flotą koreańską. Zaraz się nimi zajmiemy. Oni nawet nie mają dostatecznie dużo wojsk, żeby podbić nasz fort. Ile my mamy ludzi w forcie? 5000. Mamy więcej ludzi od niego. Więc moglibyśmy de facto zmusić, pobić jego armię naszym garnizonem. Okej. Tu został podbity transportowce. Raz. Tutaj. Została nam jeszcze jego stolica w Jeju. Poprawka. Rewolucyjna Republika Rosji. Czy rewolucyjna Republika Rosji przetrwa? Możliwe. Jak na razie ma tylko wojnę z Buriatią, którą wygrywa, mimo że stracił ziemię z jakiegoś powodu. Wow. Jeren chyba stanie się niepodległy. Nie wiem, czy Buriatia ma dosyć wojska, żeby pokonać tę armię. Zresztą możemy sprawdzić. Ile wojska masz, Buriatia? Zły guzik. W 10 to nie... Eld. Nie ta gra. Armia. Alfabetycznie. Buriatia ma... 80... Force Limitu ma 41 tysięcy wojska. Czyli nawet nie ma tyle wojska, żeby mieć gwarancję wygranej w tej bitwie. Nieźle. Okej. Okay. Transportowce przypłynęły. Ładujcie swoje dupy na statki. I desant. Zrezygnował z podboju. A nie mówiłeś? Rewolucja. Tak, tylko że to nie jest rewolucja. Bo oni nie są rewolucjonistami. Poza tym... Poza centrum rewolucji, którą jest Rosja, nie wiem, czy może być inny kraj, który będzie... Revolutionary Republic. On może zmuszać inne kraje poprzez podbijanie ich, żeby zamieniały się w republiki, ale to są chyba zwykłe republiki, a nie rewolucyjne republiki. Nie mamy dodatkowy guzik. Birthplace of the Revolution, czyli narodziny rewolucji, który przenosi nas do Rosji z jakiegoś powodu. Tylko tyle to robi. Dobra, Jeju zostało podbite, Korea przestała mieć jakiekolwiek ziemię, więc ich anektujemy, weźmiemy sobie ich 30 dukatów, bo czemu by nie. Dom. A, i mamy 3000 separatystów. Dobra. Zajmijcie się nimi. Gdzie wyjdziecie? Do Kioto? O, wy cwaniacy. Jakim cudem w ogóle możecie przechodzić po moich fortach, a? Stań się republiką? Republiki w tej grze są trochę... Może tak późno w grze to już nie ma takiego znaczenia, ale na początku to jest trochę upierdliwe, bo... Za każdym razem mamy króla 1-1 i czwórka w którejś kategorii. Albo 4-1-1, albo 1-4-1, albo 1-1-4. I musimy wydawać naszą legitymację, która się nazywa Republican Tradition.
żeby utrzymać go u władzy, a nie wymieniać go na innego króla znowu z jedynkami czwórką, wtedy on dostaje plus jeden do każdej statystyki. Tylko że im bardziej zmniejszymy nasz Republican Tradition, tym droższa i to o w cholerę droższa staje się stabilność. Plus republikańska tradycja rośnie plus pół rocznie? Albo coś takiego? I jest bardzo mało sposobów, żeby zwiększyć przyrost republikańskiej tradycji. Tak, można wydawać 100 punktów militarnych, żeby zwiększyć ją o 3. Dla mnie to jest trochę za drogo. No i to rozumiem, 4-4-3, Yoshimochi. A nie, nazwijmy go Tokusaka. Nice. Idea. Wow, wszystkie trzy możemy dodać. I tak zrobimy, bo jesteśmy 9 lat do przodu z technologią. Okej, czyli kończymy innowacyjne idee. Dało nam to kolejnego generała bez utrzymania i kurs doradców minus 25%. To się przyda. Z 34,3 dukata zobaczymy zaraz, ile będziemy zarabiać. Siege ability plus 20%, to się też przyda. Wow, dwie idee naraz. Land force limit plus 20%, nice. Chociaż i tak nie mamy pełnego force limitu. Ale dzięki tańszym doradcom może będziemy w stanie ich utrzymać, więcej wojska. I ostatnie co było, to dodatkowy kupiec, którego... gdzie byśmy wysłali? Gdzie mamy dużo... Na Filipinach mamy 20%. Piraci mają 34. Potrzebujemy floty na Filipinach i to szybko. Ta, na razie... A nie, tutaj był kupiec, goddammit. Collect. Potrzebujemy flotę, która będzie patrolować Filipiny i będziemy przesyłać cały handel z Filipin do Molukki, gdzie zbieramy handel. Musimy poczekać tylko, aż ten kupiec wróci. Okej. Okay. Potrzebna nam jest flota, która będzie patrolować Filipiny, bo piraci nas tutaj zjadają. Malaka wysyła nam piratów. Serio? Okej. Okay. Jaki my mamy limit floty? Duży. Potrzebujemy kolejną taką flotę. 10, 30, 25. Czy ja mam template zrobiony, czy nie? 10, 30, 25. Tak. Że to kosztuje... ile? 1200 dukatów. Czy ja będę kiedykolwiek w stanie wprowadzić ten Enlightenment? Chyba nie. Podbij mi? Ta. Wobec wojny Polsce i wymuść na niej zmianę religii. Tak się nie da, niestety. Zmianę religii możemy wymusić tylko na kimś, kto jest w naszej grupie religijnej, czyli jest heretykiem. Czyli my możemy na Shinto nawracać Tredevare, Vajrarana, Vijayanare, Mahayane i konfucjanistów. Ale za to niewiernych musimy nawracać już misjonarzem. A, kupiec skądś wrócił. Tak? Tu jest. Tu jest. Tu jest. Jeden kupiec. Może stąd. Tutaj mamy 25%. Przesyłaj handel w dół. Do Nippon. 5,88 na 6,06. No, dodał tam kolejne 0,20 dukata. I teraz potrzebujemy 30 siatki szpiegowskiej na klejma, prawda? Prawda. Ming odbija prowincję w Buriatii. Tego jeszcze nie grali. Estaty chcą więcej prowincji. No dobra. A
Army Tradition? Tak, weźmiemy Army Tradition, bo mamy bardzo niskie Army Tradition. State'y chcą więcej ziemi, no dobrze. Dostaniecie to, wy dostaniecie... Raz się uspokoić. Trzeba zrobić jeszcze claimy na tych trzech prowincjach, które podbiliśmy. Lub przyczółek w Europie? Nie wiem, czy chce się wybierać do Europy. Nie wiem, czy moje statki w ogóle będą w stanie dopłynąć do Europy i nie zatonąć. Bo nie mam żadnej kolonii w Afryce. To doradca nam umarł. Nie fajnie, bo to był tani doradca. A nie, militarny doradca nie był tanim doradcą. No patrzcie na to, poziom trzeci doradcy kosztuje nas 14,5 dukata zamiast 20 parę. Dzięki skończonej idei innowacyjnej. Land Force Limit, tak średnio nam to jest potrzebne. Ale jesteś plus 3, więc cię weźmiemy. O. Jako Polska przyjąłeś Islam i był kalifat polski. God damn it. How could you? Będą lekkie bunty, więc się tam przejdźmy. Wielka Brytania chce z nami sojusz. Wow! Mamy wspólnego wroga, Francję. Oczywiście, że akceptuję. A, nie musimy tam wysyłać dyplomaty. Bo ten dyplomata by tam automatycznie poleciał. Ale cóż. Wow, 32 siatki szpiegowskie, okej. Okay. Kolejny claim. Odbij RPA Hiszpanii z pomocą Wielkiej Brytanii? Ale nie wiem, czy potrzebuje RPA. Co on tu ma takiego? Niewolników, dworze, ryby, trochę wełny. Ma jedną kopalnię złota. To tyle. Jeszcze ta kopalnia złota to jest 1-1-1 prowincja, także ona nie produkuje praktycznie w ogóle złota. Musiałbym jeszcze ulepszyć prowincję. Zasięg handlu, spoko. To akurat tak średnio przydatne. Ty myślisz o kalifacie polski rozpuszczalnik. Wypij rozpuszczalnik. Co? A tak, mieliś... Kurde. Całą kasę, którą zarabiam w ciągu roku, Ming mi odbiera pod koniec roku, bo chcą ode mnie pieniądze. Ale cały czas stoję na tych 3000 dukatów i nie umie ich przekroczyć. Przynajmniej to opada. Bardzo powoli, ale opada. O ile się to podnosi w ogóle w prowincjach? 0,10 miesięcznie. 0,14. Fak? Co to był za dźwięk? Co myślisz, Mejos? Tak na serio, co myślę o polskim kalifacie? Raczej bym stąd uciekał, czym prędzej. Biorąc pod uwagę, że jestem ateistą. Version successful. Okay. No to nawracajcie dalej. Dobra, ale to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Zapraszam następnym razem, kiedy to chyba wypowiemy wojnę Buriati. To on jest na tyle mały, żeby go zwasalizować? Nope. No to będziemy potrzebować chociaż dwie wojny z Buriatią. Żeby wchłonąć go do naszego super imperium. I co? Na razie.